W zadaniu kuglarz, tak jak to jest zazwyczaj, chcemy pomóc Bajtazarowi z jego dosyć trudnym problemem. Bajtazar widzi N kubeczków ustawionych w rzędzie i wie, że pod niektórymi z nich mogą znajdować się kauczukowe kulki. Oprócz tego nie wie na początku zupełnie nic, ale może zadawać pytania postaci. Wybiera sobie jakiś przedział kubeczków i dowiaduje się, jaka jest parzystość liczby kuleczek ukrytych na tym przedziale. I nie ma niczego za darmo. Każde z takich zapytań ma jakąś swoją ustaloną na początku cenę. Bajtazar chciałby tak zadawać te pytania, żeby pod koniec mieć pewność, gdzie są kuleczki, gdzie ich nie ma, ale zapłacić jak najmniej za to. Będziemy starali się popatrzeć na to od strony takiego grafu, który tutaj narysowałem. Postawiłem wierzchołek między każdą parą kubeczków i też przed pierwszym za ostatnim. Mamy n kubeczków i n plus 1 wierzchołków. Rozważmy teraz ciąg jakichś pytań zadawanych kolejno przez Bajtazara. Może załóżmy od razu, że to jest jakiś optymalny ciąg. No i powiedzmy, że Bajtazar na początku wybiera ten właśnie przedział i dowiaduje się, jaka tutaj jest parzystość kuleczek. Równocześnie w naszym grafie łączymy te dwa wierzchołki, które tak jakby ograniczają ten przedział. Teraz Bajtazar pyta tylko o parzystość, czyli po prostu czy pod tym kubeczkiem znajduje się jakaś kulka, czy nie. Dostawiamy krawędź tutaj. Zobaczmy, że gdyby ktoś nas się zapytał, o których przedziałach jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, jaka jest tam parzystość kuleczek, to jest ten przedział, ten, ale także suma tych przedziałów. I tak będzie cały czas. To znaczy, jeżeli teraz, powiedzmy, Bajtazar wybierze te trzy kubeczki, to będziemy w stanie stwierdzić, jaka jest parzystość kuleczek na każdym z przedziałów o końcach w tych wierzchołkach. Dokładniej można udowodnić, że zachodzi następujący niezmiennik. Bajtazar zna parzystość kuleczek na jakimś przedziale wtedy i tylko wtedy, gdy wierzchołki ograniczające ten przedział należą do tej samej spójnej składowej, są połączone ścieżką. Czyli na przykład parzystość na tym przedziale znamy, a na tym już nie. I ten właśnie niezmiennik doprowadzi nas do rozwiązania. Będziemy bowiem szukać minimalnego drzewa rozpinającego w tym grafie, to znaczy w tym grafie z wierzchołkami, tak jak tutaj, a z ważonymi krawędziami, gdzie wagą krawędzi jest cena zapytania o ten przedział. I dlaczego tak? Dlaczego akurat drzewo rozpinające? No to po pierwsze, ten nasz niezmiennik pokazuje nam, że wiedza Bajtazara zależy tylko i wyłącznie od struktury tego grafu, czyli kolejność zadawania pytań nie ma żadnego znaczenia. Na początku to mogło nie być takie wcale oczywiste. Oprócz tego, jeżeli Bajtazar zadaje te pytania w sposób optymalny, to nigdy nie zajdzie taka sytuacja, nie powstanie cykl, ponieważ na mocy tego niezmiennika widzimy, że tego typu pytanie byłoby pytaniem straconym. Nie wniosłoby ono niczego nowego. Tego zatem nie będzie. No i wreszcie, jeżeli Bajtazar dokładnie już zna tę lokalizację piłeczek, to nie może zachodzić coś takiego, że jakieś dwa wierzchołki należą do dwóch różnych spójnych składowych, nie są w żaden sposób połączone, bo wtedy musiałby istnieć jakiś taki kubeczek na tym przedziale, co do którego nie mielibyśmy pewności, czy tam znajduje się kulka, czy nie. No i to już właściwie jest wszystko.
no, znajdowanie tego drzewa, minimalnego drzewa rozpinającego jest znanym problemem. Zastanówmy się jeszcze przez chwilkę, w jakim czasie możemy je znaleźć. Nasz graf ma n wierzchołków, ale aż rzędu n kwadrat krawędzi. I w takim gęstym grafie, w tym też czasie możemy policzyć minimalne drzewo rozpinające, korzystając z algorytmu Prima.